wieczór Państwu. My mamy 40 minut na bardzo duży temat. Ja właściwie będę kontynuował ten punkt trzeci, czyli będę zajmować się takimi pedagogicznymi, wychowawczymi aspektami pracy nauczyciela. Dlaczego taki temat? No właśnie, wydawać by się mogło, że odpowiedź jest prosta. Nie jest taka prosta. Kiedyś, pamiętam, zadałem w dawnych badaniach 10 lat temu takie przewrotne pytanie dużej próbie nauczycieli, czy się zgadzają ze stwierdzeniem, że nauczyciel powinien zajmować się nauczaniem, a od wychowania powinien mieć kogoś kompletnie innego, kto się tym zajmie. I była dość spora grupa osób, chyba 30%, które powiedziały tak, owszem, ale żaden mądry nauczyciel tak nie powie. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że te sprawy wychowawcze są splecione jak włosy w warkoczu z dydaktyką i trudno sobie wyobrazić na przykład najlepszą dydaktykę w momencie, kiedy jakiś uczeń nie radzi sobie z zachowaniem i na przykład ciągle przeszkadza w lekcji. Albo kiedy jest zły klimat w klasie i uczniowie się brzydko traktują i ktoś się boi na przykład wypowiedzieć na lekcji języka obcego czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, bo będą się koledzy z niego śmiali. Albo sytuacja, w której jakiś uczeń non-stop żartuje w taki sposób, że sam nauczyciel się źle czuje i źle czują się inni uczniowie. Więc generalnie rzecz biorąc, nie ma takiej opcji, że się tym nie będziemy zajmować. Zresztą to pokazują badania. Kiedy wykonywano takie badania na temat skuteczności dydaktycznej nauczycieli, to okazywało się, że kiedy stosowano różne takie wskaźniki, które mierzyły jakość w ogóle całej szkoły, klimatu w szkole nauczania i jednocześnie mierzyły jakość nauczyciela, to nawet w słabej szkole uczniowie osiągali sukcesy, jak nauczyciel miał wysokie kompetencje wychowawcze. A nawet w dobrej szkole, czyli takiej szkole, gdzie te ogólne punkty dla całej szkoły były wysokie, a punkty danego nauczyciela były niskie, nie było efektów. Czyli okazuje się, że tak naprawdę nieważne, jaka jest szkoła, jaka jest podstawa programowa, tak naprawdę wszystko się rozgrywa na poziomie klasy i tego, co my umiemy, co potrafimy albo czego nie potrafimy, właśnie jeśli chodzi o tę sferę wychowawczą. Co możemy zrobić w tak krótkim czasie? Właśnie dłużej mógłbym opowiadać, czego możemy nie zrobić, bo to jest bardzo szeroki temat i tak naprawdę my tutaj będziemy sygnalizować pewne ważne rzeczy. To dla mnie był duży problem. Jak ja dokonywałem wyboru? No, to było ciężkie. Bo mówię tak, mam 40 minut, siedzę i zastanawiam się, od 18 lat się tym zajmuję, tak? Zastanawiam się, co wybrać. I każdą rzecz, którą wybieram, to zaczyna mi się rozrastać. Mówię, to może jeszcze to, może jeszcze coś innego i tak dalej. Więc tak naprawdę mi to ciągle rosło, ja ciągle redukowałem i w końcu wybrałem rzeczy najważniejsze. Zresztą pomyślcie Państwo, jest na pewno sporo, ogląda mnie teraz doświadczonych nauczycieli. Jakbym powiedział, macie 20 minut, opowiedzcie zaczynającemu pracę nauczycielowi, co jest najważniejsze w tej pracy, bo on by chciał wiedzieć, tak? To podejrzewam, że wiele osób by powiedziało, no daj mi więcej, daj mi pół dnia, tak? Tu jest bardzo dużo rzeczy, więc było to duże wyzwanie. Ja wybrałem rzeczy najważniejsze. Ktoś powie, to pewnie będą jakieś bardzo wyjątkowe historie. To ja powiem tak, a właśnie nie. Będzie dużo podstawowych rzeczy, będzie dużo rzeczy, które są bardzo istotne, ale które są z drugiej strony rzeczami bardzo takimi niby nieodkrywczymi. Ale ja wiem z doświadczenia, że te rzeczy najłatwiej zgubić w praktyce. Że mieć można oczy zwrócone na horyzont, zastanawiać się jakimiś rzeczami kosmicznymi, natomiast może się okazać, że zapomnimy o tych rzeczach takich przyziemnych, najważniejszych, podstawowych. Wszystkim nam tego potrzeba, takiego powrócenia do rzeczy podstawowych i ja do nich powrócę, ale powrócę w sposób bardzo praktyczny, zresztą na końcu powiem, gdzie poszerzyć wiedzę. Zresztą tak naprawdę, no, jak śmieszna byłaby nasza praca i jak banalna, gdyby się dało w 40 minut wszystko, co jest ważne, tutaj powiedzieć, tak? To też tak można na to spojrzeć. No właśnie, będę podawał konkrety, ale tylko jako ilustrację, więc musiałem wybrać takie konkrety, które da się powiedzieć w krótkim czasie, więc będę czasami ilustrował jakąś moją wypowiedź konkretnym pomysłem czy techniką, co może być taką wartością dodaną, ale to jest dalekie od takiego jakiegoś warsztatu metodycznego, wolę uprzedzić, jakby ktoś miał takie oczekiwania. No właśnie. Klasy teraz w tym momencie 1-8. Trochę się wydłużyło i tak naprawdę mówimy o dzieciach w takich dwóch momentach rewolucji. Rewolucji od przedszkolaka do dziecka w wieku wczesnoszkolnym i od dziecka w wieku wczesnoszkolnym do dorastającego nastolatka. I tak naprawdę, oczywiście, to nie są punktowe miejsca, w których stanie się ta rewolucja, ale nawiązując do takiego przyrodniczego porównania, ktoś się przepoczwarza, tak? Przepoczwarza się z gąsienicy w poczwarkę i w motyla i przepoczwarza się w sumie dwa razy, tak naprawdę tutaj przynajmniej dwa razy w tym okresie obecnej, tak rozumianej szkoły podstawowej od klas pierwszej do klasy ósmej. Tak naprawdę z dziecka, tylko kilka rzeczy powiem, bo tutaj daleko od omówienia dokładnego, ale te kilka spraw to jest na przykład
przykład tak. Od dziecka takiego kompletnie spontanicznego, które się bawi, do dziecka, które ma obowiązki, które musi wykonać pewne rzeczy, które musi powściągnąć na przykład swoją taką spontaniczną impulsywność. Od dziecka, które może wykonywać rzeczy, gdzie nie ma efektu, nikt tego efektu nie będzie oceniał, nie będzie przychodził i mówił, to miało być wykonane jakoś. Po dziecko, które musi wykonać określone zadania, już będąc w szkole. Tak? Od dziecka, które może sobie pozwolić na duży poziom luzu, do dziecka, które musi wykonać, siedzieć jednak w ławce, musi wykonać pewne obowiązki i tak dalej. Później nastolatek, od młodego człowieka, który jest bardzo zależny od dorosłych, tak? To dziecko na początku, taka pani jest ważna, nawet u dziecka, które jest łobuzem, pani jest ważna, tak? W tych początkowych klasach, po młodego człowieka, który mówi, jestem niezależny, nie muszę się tak bardzo liczyć z dorosłymi, mogę się postawić dorosłym, mogę powiedzieć coś nie tak, mogę zrobić coś odwrotnie. Tu chciałbym powiedzieć, że zobaczcie Państwo, tak stereotypowo się mówi o tym okresie dorastania, obecnym gimnazjalnym, a za chwilę właśnie ósmej klasie, mówi się często tak źle, mówi się, to trudny okres, dzieci w trudnym wieku i tak dalej. A spójrzmy też na to pozytywnie. To jest też bardzo ważny okres, to jest też okres największej energii, największej spontaniczności, poszukiwania siebie, znajdowania często ważnych rzeczy, które wpłyną na całą naszą biografię. Często się mówi o tych gimnazjalistach taką metaforą wojny. Ci gimnazjaliści, prawda, tacy straszni, co oni zrobią z nami i tak dalej. Obecni gimnazjaliści, a za chwilę ta młodzież, która będzie w ósmej klasie. Ja chciałbym powiedzieć, że większość tych dobrych nauczycieli, którzy pracują z tą młodzieżą już obecnie, która będzie w siódmej i ósmej klasie, to się patrzy bardzo pozytywnie na ten okres. Jako okres, który może być trudny, są zagrożenia rozwoju, ale który też jest bardzo obiecujący i który też jest bardzo takim okresem, który może się stać wiele dobrego. Więc ja też namawiam do takiego spojrzenia na tę sprawę. No dobrze, no to co jest ważne i co z tego wynika? To, że musimy rozumieć, co jest normą w tych okresach rozwojowych i czego się możemy spodziewać. Nawet jak coś jest dla nas trudne, to może być normą w różnych okresach rozwojowych. No weźmy tego takiego siódmo-ósmoklasista, tak? No możemy powiedzieć, on przeciwstawia się, buntuje się, źle odpowiada, nie kupuje wszystkiego, co my mówimy, pyta dlaczego, tak? Możemy powiedzieć, to jest trudne, tak? Bo on kwestionuje. Ale z drugiej strony, jakby nie miał tego okresu, w którym kwestionuje, to byśmy do końca życia go prowadzili do piaskownicy za rękę z foremkami, tak? Musi przejść ten okres, bo nigdy by się nie przepoczwarzył z nastolatka w osobę dorosłą. Więc ja namawiam, jak zaczynamy rozumieć te okresy rozwojowe, to jest nam dużo łatwiej. I wbrew pozorom, czasami wiele problemów takich wychowawczych wynika z niezrozumienia okresów rozwojowych. I o tym też napomnę, bo wrócę do tego już, kiedy będziemy się zajmowali konkretnymi kwestiami. Zacznijmy od tego, zobaczcie Państwo, czy mówimy o rzeczach nowych. No Korczak mówił. Co mówił? Nie patrzmy na całą gromadę, nie mówmy dzieci. Nie będziemy wychowawcą, tylko dozorcą, jak nie zobaczymy Janka, Franka, Feli, Marysi, tylko będziemy widzieć grupę, będziemy mówili dzieci takie. Zobaczcie Państwo, często się popełnia ten błąd. Mówi się, z takimi dziećmi to się pracuje tak w tym wieku, a z takimi dziećmi pracuje się inaczej, a z nastolatkami to pracuje się tak, a teraz to się pracuje takimi metodami. Czyli często zamiast się skupić na tym najważniejszym, czyli jakich mamy uczniów w danym zespole klasowym, albo jakiego mamy konkretnego ucznia, to my się patrzymy często na samą metodę. Mówimy, metoda jest najważniejsza, metoda jest centrum. Ocenianie kształtujące, mówimy, jest najważniejsze. Naprawdę? To jest bardzo trudne w wypadku niektórych uczniów, tak? I w wypadku niektórych uczniów coś innego może być dużo lepsze. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę, że w centrum zawsze musi być to, z kim pracujemy, a nie to, jaką metodą pracujemy. A bywa inaczej, zwróćcie Państwo uwagę, bo czasami ktoś na tronie sadza metodę i mówi, zobaczcie, jaka metoda, ta metoda jest super, tą metodę stosujmy, uczmy się tej metody, będzie wspaniale. Będzie wspaniale w jednej klasie i z jednym uczniem, a będzie bardzo niedobrze w drugim przypadku, do czego jeszcze wrócę za chwilę. No dobrze, zobaczcie Państwo na to morze. To wszystko pływa w morzu indywidualizacji. A co pływa? Pływają trzy kwestie, które chcę w dalszej części tego spotkania poruszyć. Pływa kwestia budowania dobrego klimatu w zespole klasowym, czyli kwestia tego, jak będziemy pracować z danym zespołem, żeby było dobrze w klasie między uczniami i mi było dobrze z tymi uczniami. A co ma z tym wspólnego indywidualizacja? Różne są te zespoły klasowe. Jak ktoś z Państwa uczył w wielu zespołach klasowych, to wie, że w jednym było łatwo, w drugim było trudno. W jednym coś się sprawdzało, w drugim nie. Czasami nauczyciel wychodzi do zespołów klasowych na tym samym poziomie i w jednym coś działa, mówi, o tu świetnie praca grupowa poszła, a w drugiej był bałagan. To samo zaproponowałem, był bałagan, nic się nie udało, tak? Więc indywidualizacja gra rolę oczywiście i metody, które stosujemy pracy. A czasami to nas gubi, nie? Wchodzimy z tym samym wszędzie i mówimy, o, nie działa.
Reagowanie, motywowanie. O, ciekawa kwestia, nie? Tak się dużo mówi o tym motywowaniu uczniów, o motywacji ucznia. Mówimy, ci uczniowie są niezmotywowani. Ja dużo rozmawiam z nauczycielami na forach i nie na forach i wiele osób mówi, to jest podstawowy problem. Oni są niezmotywowani. Cokolwiek proponujesz, czy czymkolwiek, jakkolwiek się starasz, to uczniowie są niezmotywowani. No, ciekawa kwestia, ale tu też się liczy indywidualizacja. To, jak mówi przysłowie, co jest mięsem dla jednego, jest trucizną dla drugiego. I rzeczywiście, tak? Ktoś, jak tylko gdzieś się pojawia konkurencja, konkurs, olimpiada, mówi biegnę, cieszę się, jestem zmotywowany, będę się uczył dzień i noc, a drugi mówi olimpiada, uciekam w drugą stronę, nie będę tego robić, nie będę uczestniczyć, bo się boję, bo mnie to stresuje i tak dalej. Reagowanie w trudnych sytuacjach wychowawczych? Kluczowy temat. Okazuje się jeden z najbardziej kluczowych tematów. Jak ktoś tego nie umie, to nawet jakby był dydaktykiem danego przedmiotu, nie wiadomo jakim, w sensie wiedzy na przykład z danego przedmiotu, wszystko może polec, tak? A tu też się bardzo liczy indywidualizacja. Każdy to wie, kto kiedyś trafił, a każdy trafił kiedyś, tak? Na ucznia czy na grupę, w której nie mógł sobie poradzić, w którym brakowało mu narzędzi do tego, żeby sobie poradzić i mówi, wszędzie mi szło, a tutaj mi nie idzie, tak? Albo tutaj mi jest słabo. Więc ja te trzy kwestie poruszę, ale wszystkie będę ciągle będą ciągle pływały w morzu indywidualizacji, czyli będę pokazywał jakąś metodę na przykład, a będę też mówić, jak ją zindywidualizować. No dobrze, a co to jest ta indywidualizacja? Po pierwsze, wiedzieć coś o dzieciach. Ktoś powie, co to znaczy wiedzieć? Ono proste. Żeby wiedzieć coś o każdym. Podam Państwu prosty przykład metody, którą ja zawsze stosowałem i stosuję, jak pracuję z dziećmi, nawet teraz, bo ciągle to robię w różnym wieku, czasami doraźnie. Ja zawsze wchodzę do klasy i zawsze wchodziłem, jak uczyłem sam w gimnazjum języka angielskiego i mówię, słuchajcie, nie znam Waszych imion, postawcie przed sobą wizytówki z imionami. Ale dodawałem jeszcze jedną rzecz. Niech każdy narysuje jeden rysunek, z którym ja mam go kojarzyć, że to jest ta osoba. Czyli narysuj coś takiego, żebym ja wiedział, że ta rzecz Cię charakteryzuje, że ta rzecz jest dla Ciebie ważna. I oni to robili. Oj, wiecie Państwo, jakie ciekawe rysunki mogę wspominać? No dobrze, były standardowe. Jeden rysował piłkę, drugi rysował coś innego. Ale nagle dziewczynka jakaś, której nigdy nie widziałem na oczy, rysuje zapłakaną twarz. Ja mówię, dlaczego? No mówi, bo ja taka jestem. Tak? No to już jest jakiś temat. Jak ja to będę pamiętał, to ja mogę zagadać później o to i tak dalej. Czemu to jest ważne? Bo dzieci, każdy z nas chce być indywidualnie rozumiany, nie chce być częścią masy. I jak dziecko zaczyna mieć indywidualną, ja mam informację o nim, ja coś o nim wiem, mogę o tym z nim porozmawiać i tak dalej, to mam całkiem inną relację. To naprawdę, to już nawet jak inne rzeczy gdzieś będą trudne, to jest jakiś punkt zaczepienia, to jest coś bardzo ważnego. To jest jeden przykład, tak, który mogę zastosować. Bardzo prosty niby, ale zobaczcie Państwo, do wizytówki rysunek, tak? No zapytam, zagadam, bo wiem, dlaczego taki rysunek, a dlaczego nie inny, tak? A czemu to jest dla Ciebie ważne? A coś dopytam więcej, a coś się dowiem jeszcze. Jakiś parę słów. Bardzo skuteczna metoda, ale już coś wiem o dzieciach, tak? Albo jak się bawię w różne zabawy, nie? Mówię, siądź, na przykład w klasie już lepszej językowo, w starszej klasie mogę zastosować, w szkole podstawowej, siądź na krześle, powiedz o sobie zdanie, wszyscy będą głosować, czy Ty powiedziałeś prawdę, czy nieprawdę, tak? No i tu są różne zaskoczenia, tak? Wychodzi mały chudzielec i mówi, 7 lat trenuję karate, wszyscy głosują nieprawdę. On mówi prawdę, tak? I ja się czegoś dowiaduję o nim, inni uczniowie się dowiadują czegoś o nim i już jest ta kwestia tej pedagogicznej czy wychowawczej wiedzy poza taką wiedzą językową, która gdzieś się pojawia, o której była mowa. Po drugie, rozumieć specjalne potrzeby edukacyjne. Oj, mógłbym o tym długo, bo sam jestem pedagogiem specjalnym, ale podam Państwu tylko przykład. Wiele dzieci ze specjalnymi potrzebami ma problemy, które jak się zna, to bardzo łatwo ich uniknąć. Na przykład jak jest dziecko słabo słyszące, coraz więcej jest takich dzieci, pojawia się w klasach ogólnodostępnych, a ja na przykład nie wiem, że jak mówię do zespołu klasowego, jak stoję w tej klasie, to nie mogę stać na tle okna, bo nie widzi moich ust. No to on się będzie nudził na tej lekcji, tak nie będzie rozumiał, będzie miał zaległości, będzie sfrustrowany, a to tylko dlatego, że ja nie stoję na ciemnym tle albo cały czas chodzę i on nie może widzieć ruchu moich ust, na przykład to dziecko słabo słyszące, tak? Albo na przykład sytuacja, w której dziecko nadpobudliwe stuka, ja mówię, on mnie tutaj nerwuje, stuka długopisem, a ja tego robię na złość, tak? A on tego nie wie, że stuka. Są takie badania, były Kunina, gdzie nakręcano dzieci, które stukały na przykład długopisem przez całą lekcję. Później odtwarzano film dziecku, a dziecko mówi, to ja stukałem, ja nie wiem, że stukałem, tak? W momencie, jak nauczyciel sobie zdaje sprawę, że 80% takich pukających tego nie wie, to wystarczy czasami przechodząc koło takiego stukającego, wyjąć mu długopis z ręki, uśmiechnąć się do niego jest po stukaniu, tak? Ale jak ja zrobię inne przekonanie, że to jest coś niedobrego, nie zapomnę też takiej, jest coraz więcej dzieci, na przykład niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Z niepełnosprawnością w klasach, tak? I pamiętam taką panią, która uczyła w takiej klasie, w szkole specjalnej, co prawda, gdzie same takie dzieci były, ale pamiętam, jak kiedyś ubrała się pięknie na Wigilię, a chłopiec powiedział do niej, ale się pani odstawiła jak szczur na otwarcie kanału, tak?
No to wygląda na atak na nauczyciela, tak? Ona zaskoczona była rzeczywiście, no bo co inne dzieci pomyślą, tak, że on tak do mnie mówi, ale powiedziała do niego: słuchaj, ja tego nigdy nie słyszałam, ale to dobrze czy źle, nie? A ten chłopiec z niekłamaną jakby taką szczerością powiedział: super pani wygląda, tak? To był komplement. No to ona mówi do niego po lekcji: dlaczego tak powiedziałeś? On mówi: bo tak do mnie, jak mama wychodziła, to sąsiadka tak do mamy powiedziała, jak mama wychodziła na jakąś imprezę, tak, ubrana, tak? Czyli dlaczego tym mówię? Żeby zobaczyć, że czasami dziecko w specjalnych potrzebach edukacyjnych działa dziwnie, działa źle, przeszkadza w lekcji, ale jak zrozumiemy, o co tu chodzi, to sobie dużo łatwiej poradzić niż wtedy, kiedy patrzymy na samo zachowanie, bez kontekstu, bez rozumienia, co się tu dzieje. Oczywiście tylko sygnalizuję ten temat, ale to też jest indywidualizacja. O, tworzyć relacje z innymi uczniami, trudnymi uczniami, o, to jest ciekawe. Łatwo tworzyć relacje z kimś grzecznym. A jak tworzyć relacje z uczniem, co jest łobuzem, co przeszkadza w lekcji? Wiecie państwo, że nikt specjalnie nie zrywa relacji z tymi uczniami, ale chcę państwu powiedzieć, że bardzo wiele osób zrywa z nimi relacje w sposób taki kompletnie niezaplanowany. Czyli co robią na przykład? Ano, jak mam pogadać z jakimś uczniem na korytarzu, no to co, pójdę do takiego, który jest łobuzem? No nie, pójdę do kogoś kompletnie innego, lepszego, tak, który będzie ciekawiej porozmawiać. Kluczową rzeczą jest sama relacja. Pozwólcie, że podam przykład. Czasami my szukamy metod, jak pracować z trudnym. A ja państwu powiem, co jest u podstawy. To, żeby nie stracić relacji z dzieckiem, które jest trudne, które jest zakłócające. Nie zapomnę, jak kiedyś taki mój znajomy, bardzo dobry dyrektor szkoły podstawowej, taki z Krakowa, mówi: słuchaj, ostatnio przysłał do mnie nauczyciel z 6 klasy ucznia, który przeszkadza. Ja mówię: no jak to wyglądało? On mówi: to ja mówię do tego ucznia: czemu przyszedłeś? A uczeń mówi: bo mnie pan przysłał. A ten dyrektor mówi: dlaczego cię przysłał? Bo powiedział, że ja przeszkadzam, no nie? On mówi, ten dyrektor, to ja mówię: ty przeszkadzasz? On mówi: przeszkadzam. Ja mu wtedy powiedziałem: to weź już tak nie przeszkadzaj. I koniec rozmowy. I skutecznie. Ktoś powie: no to my tak zrobimy i będzie działało. No nie. Okazuje się, że tu działa sama relacja. Tak? I do czego ja państwa namawiam? Żebyśmy uważali na to, co się z nami dzieje. Jak jakiś uczeń budzi w nas niechęć, budzi w nas frustrację, jest nam trudno z tym uczniem, to uważajmy, żebyśmy nie zerwali z nim relacji. Czasami działa coś takiego, że na korytarzu idąc zagadamy do tego ucznia, zamiast go ominąć szerokim łukiem. Czasami może być tak, że nawet zrobimy dla niego, mimo że on był niedobry, coś dobrego. Ja nie zapomnę, kiedyś taka dyrektorka miała taką sytuację, że był uczeń, który przeszkadzał w lekcjach. I ona go wzięła do siebie do pokoju i mówi: słuchaj, jest tutaj do opieczętowania korespondencja. Masz pieczątkę, weź opieczętuj 100 listów. Nie? A wszyscy mówią: to ty mu dajesz taką nagrodę, on jest łobuzem, a ty go bierzesz i on ma taką fajną robotę pieczętowania. Ona mówi: ale chwila. On teraz siedzi, robi, pracuje, jest całkiem inna relacja z tym uczniem. Czyli ja namawiam, żebyśmy uważali, żebyśmy nieświadomie nie wzięli nożyczek i nie ucięli relacji z uczniem, który łobuzuje. Będzie nam dużo łatwiej. Cokolwiek byśmy później nie zrobili, to jak nie utniemy relacji, to jest nam dużo łatwiej. To też jest indywidualizacja. Po czwarte, stosować zasadę pęgu kluczy. Oj, ciekawa rzecz. Jak podchodzimy do wielkich drzwi, które mamy otworzyć i nie wiemy, który klucz pasuje, a mamy cały pęk, obyśmy mieli dużo kluczy, to próbujemy, nie? Mówimy: ten pewnie zadziała, ten mi wygląda, że to będzie dobry. No i wkładamy ten klucz do zamka, a jak nie działa, to z kluczami bardzo szybko mówimy: muszę spróbować innego, ten nie działa. Czy tak samo robimy, jak mamy problemy na przykład z wychowawczymi sprawami z uczniami? Nie. Czasami się za czymś fiksujemy, na punktach na przykład. Nie w każdej szkole, gdzie jest system punktowy, jest uczeń, co ma minus 300 i mówi, ktoś mu mówi: dostaniesz punkty. On mówi: proszę bardzo, nie ma problemu, tak? Albo jest uczeń, który ma 17 uwag, tak? I wszyscy czekają, że on po 18 się zmieni i tak dalej. I to nie działa i to jest nieskuteczne. A czasami wystarczy zmienić, zrobić coś czasami prostego, czasami zaskakująco prostego, o czym będę mówił za chwilę. Pokażę te przykłady i to zaskakująco proste działa, ale wtedy, kiedy się nie zafiksujemy, kiedy nie wejdziemy w taką toksyczną relację sztywną, że robię, nie działa, a ja robię dalej. Bardzo łatwo coś takiego. Sam się nieraz wpakowałem w taką sytuację, więc mówię o tym jako o ważnym elemencie indywidualizacji. Wreszcie wykorzystywać informację zwrotną. Niby taka oczywistość, nie? Jak wygląda informacja zwrotna? O, bardzo ciekawie. Jak już mówimy o indywidualizacji, to państwu coś powiem. Jak uczyłem w gimnazjum, to przychodzili do mnie kiedyś chłopcy pewnego razu, którzy tak z tyłu leżeli na ławkach. I to wyglądało tak bardzo nieładnie, nie? To wyglądało, jakby mnie ignorowali, chcieli mi okazać lekceważenie, czy ja się tu staram, a tam z tyłu leżą. I pamiętam, jak wszedłem do pokoju, to było takie gimnazjum wiejskie, wszedłem do pokoju nauczycielskiego i mówię matematykowi: słuchaj, strasznie w tej klasie, tam mi tak leżą w tej ostatniej ławce. A on mówi: teraz? Zobacz, mówi, jaki jest okres roku. Oni są z terenu rolniczego, tam się prace rolne zaczynają, oni są zmęczeni. Oni pracują na równi z ojcem w tej chwili i to nie ma nic wspólnego z tobą. To są chłopcy, którzy są zmęczeni robotą, no nie?
O, całkiem inaczej na to spojrzałem, tak? I całkiem inaczej to rozumiałem. To była też jakaś informacja zwrotna, tak? Ale podam Państwu inny przykład. My mówimy te ankiety, te wszystkie, mamy tego dosyć. Ale pomyślcie Państwo, czy wszyscy to robimy, a pomyślcie, jakie to jest, mi to bardzo pomagało, może komuś z Państwa się przyda. Jak na przykład po wystawieniu ocen na końcu roku, szczególnie w tych starszych klasach szkoły podstawowej, damy uczniom czyste kartki i zadamy im takie pytania, ale nie zamknięte, tylko otwarte, na przykład. Czy pamiętasz jakąś lekcję angielskiego z tego roku, czy lekcję z mojego przedmiotu, która szczególnie ci utkwiła w pamięci, była szczególnie dobra, szczególnie dobrze się czułaś, to napisz, co to za lekcja i co tam na niej było takiego ważnego. Nawet taka informacja zwrotna, że 3/4 uczniów nic nie napisze, jest ważna. Ale jak napiszą, to ja powiem, a to jest ważne. Wiecie Państwo, co może być zaskakujące i dla mnie często było? Że lekcja, która dla mnie nie miała znaczenia, dla uczniów miała duże znaczenie. Dopóki nie zapytam, się nie dowiem. Albo na przykład pytałem, napisz, czy od początku roku bardziej chętnie się uczysz angielskiego, jak ja z tobą pracuję, czy mniej chętnie, czy jest tak samo. Ciekawa rzecz, nie? Jak wpływam na niego. Także jemu się chce bardziej, czy jemu się chce mniej, czy się nic nie zmienia, tak? Albo pytałem o styl uczenia się, jak się uczysz, jakimi metodami, ile godzin poświęcasz i coś. Oni mi odpowiadali, a ja wracałem po przeczytaniu tego do nich i mówiłem, słuchajcie, robicie trochę źle, robicie tego za mało, a tego za dużo, a nie stosujecie takich rozwiązań, nie stosujecie innych. Rzadko to robimy, rzadko słuchamy głosów uczniów. Coś wyobrażamy często o tych uczniach, a jak oni nam coś mówią, ja się nieraz bardzo zdziwiłem. Ja nam mówię, żebyśmy ich słuchali. A się czasami dowiemy rzeczy, które będą dla nas ważne. Patrzcie Państwo dalej, uczyć się na własnych błędach. Oj, trudne. Trudny temat w ogóle, nie? Zawsze wszystko robimy dobrze, nasz zawód to sprzyja temu. Ja też mam takie poczucie, że my to zawsze robimy dobrze. Chcę Państwu powiedzieć, nie do końca. I ja bym powiedział, że kiedyś taki terapeuta powiedział, z błędem to powinno być jak z ziarnkiem piasku w małże. Najpierw boli, przeszkadza, potem zamienia się w perłę. Ale kiedy się zamienia w perłę? Jak człowiek mówi tak, wtopiłem, złe rzeczy zrobiłem w tej klasie. Nie pomyślałem u tego ucznia o tym, mogłem spróbować tamtego. Nie dopytałem, nie znałem, nie wiedziałem, nie doczytałem. I dopóki mamy to w sobie, to jesteśmy dobrymi nauczycielami, nawet jak robimy błędy. Ja bym się nie bał robienia błędów. Się przesadza z tym robieniem błędów, bo się potępia tego, co robi błąd, zamiast potępiać sytuację, w której się robi błąd, ale się nie myśli, co się z tym błędem później robi. Ja mam mnóstwo błędów wychowawczych, dydaktycznych na koncie, ale ciągle się staram zachować pewną świeżość i namawiam wszystkich, żeby zachowywali tą pewną świeżość co do tych błędów wychowawczych, bo to jest dość ważne. No dobrze. Dobry klimat w zespole klasowym. Czemu grupa jest ważna i dla kogo? Dla małych jest ważna? Jasne, że jest ważna. Jest ważna dla małych dzieci, bo zaczynają dzieci się porównywać z innymi, dużo bardziej niż w przedszkolu. Zaczynają być dojrzałe, widzieć, kolega umie, ja nie umiem, kolega ma to, ja tego nie mam, kolega był na wakacjach tutaj, ja nie byłem. Prawda? To już jest ważne w przedszkolu, ale tutaj to zaczyna być bardzo mocno widoczne. Grupa jest ważna, będą się śmiali, jak powiem, tak? Tego podziwiają, tu pani mówi, że dobrze robi, a mi powiedziała, że brzydko się zachowuje, że mam tak nie robić, on dostał pieczątkę z żabą, ja nie dostałem pieczątki z żabą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Grupa jest ważna i to się zmienia w czasie, a grupa jest jeszcze bardziej ważna u nastolatków. Nastolatek często zrobi coś bardzo głupiego dla grupy. Są dzieci i są młodzi ludzie, którzy dla zrobienia czegoś w grupie zrobią najgłupszą rzecz na świecie. Nawet rozsądny uczeń, którego znamy twarzą w twarz, nastolatek, który by nie zrobił pewnych rzeczy, jak się z nim widzimy, to zrobi bardzo dużo głupich rzeczy później, tak? Zobaczcie Państwo, podam już przykład może, pozwólcie. Jak mamy dziecko tak zwanego błazna klasowego, który ciągle przeszkadza i wszyscy mu ciągle mówią, nie rób tego, bo się wygłupiasz, po co to robisz i dlaczego? Bardzo skuteczną metodą, taką prostą, ale rzadko, trudno na nią wpaść czasami, jest na przykład dawanie mu dużo uwagi wtedy, kiedy nie błaznuje, bo on tego potrzebuje, on jest tego głodny, a troszkę odstawianie tych uwagi wtedy, kiedy błaznuje. Odruch jest inny, odruch jest taki, że jak błaznuje, to się zwraca uwagę. A tutaj warto te akcenty inaczej rozłożyć. To się nie zmieni po jednym dniu, a to się zmieni po jakimś czasie, pod warunkiem, że ja myślę, że mam cały czas to z tyłu w głowy, że mam do czynienia z takim właśnie uczniem, który potrzebuje uwagi. Co widzimy, a czego nie widzimy? Czego nie widzimy? Na przykład często widzimy dzieci, które są źle traktowane przez innych, ale nie widzimy dzieci odrzuconych, albo nawet jak widzimy, to nie wiemy, co zrobić. Co zrobić, jak kogoś mniej lubią? Co zrobić, jak ktoś jest mniej atrakcyjny? Jest dużo rozwiązań, ale nie prostych. Rozwiązań, które wymagają wiedzy, które wymagają czegoś więcej. Jak wpłynąć na to, co się dzieje? Już Państwu powiem. Na przykład jedną z bardzo skutecznych metod, ktoś powie banalną, ona nie jest banalna, robi to tylko 10% nauczycieli w 1-3, na przykład jak wykonuje się badania, to jest metoda regularnego przesadzania uczniów w ławkach w nowej klasie. Proste? Oj, nieproste. Dlaczego nieproste? Dlatego, że trzeba tutaj dużo szczegółów musi być świadome. Ktoś powie, każdy to umie zrobić, to jest banalne. Co to daje? To daje to, że każdy z każdym się dotknie. Każdy z każdym porozmawia.
jak następnego dnia przyjdzie ten kolega do klasy, to nawet jak nie będzie twoim najlepszym kolegą, to mu powiesz cześć. To mu pożyczysz coś. To jak będziesz się bawić, to go raczej zaprosisz do zabawy, jak miałeś z nim kontakt. Jak ja wchodzę czasami do starszej klasy i pytam uczniów, czy masz w klasie kogoś, z kim nigdy nie rozmawiałeś, to się potrafi zgłosić 90% uczniów w drugiej klasie gimnazjum obecnego, tak? Ciekawe, nie? Jak to może być? A może być, jak zawsze siedzisz z tym, z kim siedziałeś. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jak przesadzać mądrze. Czyli jak? Czyli na przykład w młodszej klasie trzeba być świadomym, że dla dzieci to jest szok. Siedzi z najlepszą koleżanką, pani mówi, że trzeba się przesiąść. A kiedy nie ma szoku? Jak się dzieciom mówi, że to nie jest na zawsze, że będziemy się przesadzać co dwa dni. Jak się na przykład mówi rodzicom wcześniej, że będziemy przesadzać, którzy przygotują dzieci, a nie dzieci przybiegną ze szkoły i powiedzą, pani przesadziła mnie od ulubionej koleżanki i rodzic nie wie, o co chodzi i po co my to robimy i nie rozumie w ogóle, dlaczego my jako nauczyciele prowadzimy taką strategię, tak? Różnymi metodami to można robić, przestawiając wizytówki, mając mapę klasy, gdzie dzieci są na mapie magnetycznej jako kapsle i się przestawia te dzieci na tej mapie magnetycznej i każdego dnia sprawdzasz, z kim siedzisz. Bardzo skuteczna rzecz, ale też trzeba uwzględniać indywidualizację. Nie mogę słabo widzącego wylosować do ostatniej ławki, tak? No to jest dość jasne, ale no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest ważne. Ktoś powie z Państwa, ale banał. Żaden banał. Okazuje się, że w klasach, w których się robi tak prostą rzecz, jest dużo mniej problemów w pracy z grupą. Inny przykład, każdy powie, pracujemy w grupach, praca grupowa i tak dalej. Świetnie, ale są osoby, które cały czas pracując wiele lat w zawodzie nauczyciela, zawsze dzielą na grupy tak, podzielcie się na trójki, podzielcie się na czwórki. Praca grupowa daje efekt? No taki, że zawsze pracujesz z tymi, których lubisz i których znasz. No to trzeba losować, ktoś powie. Ale znowu diabeł tkwi w szczegółach. Ale jak? Czym bardziej atrakcyjne losowanie, tym mniej się przejmujesz, kogo wylosowałeś, tylko się cieszysz, że udało ci się wylosować. Na języku obcym? No proszę zobaczyć. U młodszych dzieci wrzucę na przykład w 20-osobowym zespole klasowym 10 obrazków i 10 prostych słów w języku angielskiego, które znamy. Wylosowałeś obrazek? No to szukaj kogoś, kto ma to słowo w języku angielskim. No to ktoś, kto znajdzie tego swojego partnera, to się będzie zastanawiał, że nie wylosował tego, co chciał? Nie, bo się będzie cieszył, że już ma tego w parze, tak? Czy na przykład, kiedy uczymy się kolorów w tej młodszej klasie, to wrzucamy kartonik danego koloru, żeby było ruch, tak? Żeby biegały dzieci, trochę się ruszały, to też okres rozwojowy. Kartonik, słowo, kolor w języku angielskim, kolor w języku polskim. Już mamy trójki. No to każdy się cieszy, tak? Znalazł dobieg do tego, kto to ma i już pracują w trójce. Bardzo ważne. No to niech się każdy zastanowi, kto nas ogląda teraz, no to ile mamy tych sposobów losowania, nie? Jak mamy z 10, to uważam, że fajnie. Ale jak mamy mniej, no to sobie poszukajmy. To nie jest trudne, ale to jest ważne. Okazuje się, że często w tych wychowawczych sprawach takie proste rzeczy są ważne. Wcale nie takie trudne, tylko takie właśnie proste, niby proste. Czy to, jak my działamy, ma znaczenie? Ale rzeczywiście. A jak w starszej klasie, w gimnazjum na przykład, uczeń będzie się jąkał odpowiadając, a ktoś powie, ty głupku, jąkasz się tak głupio, idź do lekarza, tak? No to co my zrobimy? Jedni nic nie zrobią, ugryzą się w język, bo powiedzą, nie będę tutaj komplikował sytuacji między uczniami. I są osoby, które mówią, tutaj nic nauczyciel nie powinien zrobić. Drugi powie, trzeba jednoznacznie ten z góry na dół dać reprymendę temu, kto to zrobił ostrą i go, prawda, postawić do pionu. Tak, jak tak zrobię, to owszem, pokażę, że reaguję, tylko że za chwilę się okaże, że ten uczeń, który tego doświadczył, to odbije się na tym, który to zrobił, bo będzie sfrustrowany i będzie chciał jednak, żeby jego było na wierzchu. Nie zrobi tego przy mnie, ale zrobi to obok mnie. I bardzo często tak jest. Ale jak będę nauczycielem, który spokojnie podejdzie, co już jest ważne, że podchodzę, a nie gadam z centrali, z zabiórka i powiem na przykład, słuchaj, mam prośbę, w tej klasie tak do siebie nie mówmy, to się okaże, że często mam dużo większy efekt. I taki szczegół ma znaczenie, że nie jestem ani kimś, kto nie widzi, ani z kimś, kto przesadza, tylko mam inny, mądry pomysł, bo rozumiem specyfikę funkcjonowania też kogoś w tym okresie rozwojowym, kto jest na scenie, tak jak ja jestem na scenie w tym momencie, kiedy coś się dzieje, więc to wszystko ma znaczenie. No, czasami bywa bardzo źle w grupie, jest bullying, ktoś jest prześladowany. No to niech sobie każdy odpowie. Są na to rozwiązania. Tylko, że często bardzo ogólnikowe. Reagujmy, działajmy. Ale co to tak naprawdę znaczy? Czy naprawdę wiemy? No właśnie. Już mówiłem wcześniej o rozwiązaniach do wieku dostosowanych. Dam Państwu tylko jeden przykład. Wiecie Państwo, że większość dzieci, które są świadkami, że ktoś jest źle traktowany w klasie, większość młodszych dzieci chciałaby pomóc. A czemu nie pomaga? Bo się wstydzą, bo się boją, że ten sprawca przerzuci się na nich, nie wiedzą, co zrobić. Jak się robi badania, wywiady z młodszymi dziećmi, to tak mówią. To jedna na przykład z metod, jest metoda z angielskiego od swarm, od rój, jak rój pszczół. I się uczy młodsze dzieci, że jak widzą, że taki niedobry ktoś brzydko się odnosi do kolegi i ty widzisz, i cię to boli, i chcesz coś zrobić, i nie wiesz, co sam masz zrobić, zbierz pięciu kolegów,
podejdźcie jak rój do tej sytuacji, wejdźcie w środek, wejdźcie tego, co jest tam ofiarą i się oddalcie jak ten rój. Już jest łatwo, nie? Ten, kto jest sprawcą, mnie zgłupio, ty działasz, ale działasz tak, że jest to dla ciebie bezpieczne. To jest na przykład metoda zastosowana do wieku, do radzenia sobie z bullyingiem. No nie zaproponuję tego uczniowi z 8 klasy, ale zaproponuję to uczniowi z 2 klasy, tak? Więc jakby pokazuję, że są rozwiązania, oczywiście ilustrując, żeby ktoś źle mi nie zrozumiał, że ja mówię, że te kilka rozwiązań to załatwi mi sprawę. Ja tylko pokazuję, że jak znam dużo takich rozwiązań, to mogę ten problem złych relacji w zespole klasowym rozwiązać. Motywowanie, oj, długi temat. No uczymy języka obcego na przykład. Co chcemy osiągnąć? Żeby on mi się dzisiaj nauczył do sprawdzianu? Czy żeby na całe życie polubił uczenie się języka angielskiego i być może wracał do tego i kiedyś, kiedy już nie będzie ocen się uczył? No każdy powie to drugie. A da się to osiągnąć? Ilu ludzi ma dyplom ukończenia ostatniej szkoły z oceną celującą z języka obcego, a po 3 latach już nic nie umie, bo mówi nie sięgnąłem już do tego, nie zaglądnąłem i tak dalej. Tak? Czyli chcielibyśmy na długo, ale to jest trudno osiągnąć coś na długo. No właśnie, zobaczcie Państwo, kiedyś, pamiętacie, ci co są z pokolenia mojego, starszego, to mówią nauczyciele kiedyś o to dbali dużo mniej. Nie? Przesadzajmy, że wszyscy, ale mówiono uczeń ma się uczyć, to są wobec niego wymagania i tak dalej. Teraz jesteśmy w drugiej skrajności, to my dbamy o to, żeby uczenie się było atrakcyjne, łatwe i tak dalej. To też jest pułapka, bo się może okazać, że ja będę tworzył, przesadzał, a to nic sensownego nie da, no nie? Znaczy nie da, bo uczeń będzie, nie będzie się starał, bo będzie mówił, to twoja sprawa, żebyś ty uczynił uczenie się atrakcyjnym. Nikt, kto się czegokolwiek nauczył na świecie, nie zawsze miał lekko z górki, tylko miał czasami pod górkę, to było ciężkie, trudne i tak dalej, więc to też nie jest dobra droga, żeby zawsze było zabawnie. No dobrze, zobaczcie Państwo, co chcemy, żeby uczeń był lepszy od siebie czy lepszy od innych. Znamy tych uczniów nadambitnych, koleżanka, kolega, porównuje się i tak dalej. Łatwo jest taką konkurencję wywołać, trudniej wygasić. Wcale niedobre i nie zawsze dobre. No właśnie, to teraz Państwu podam kilka przykładów. Zobaczcie na te naklejki. Dlaczego w każdym działaniu najważniejszy jest początek i koniec? Każda lekcja ma początek i koniec. Czy się uczy dorosłych, czy dzieci w pierwszej klasie, to lekcja ma początek i koniec. Ktoś powie, no pewnie, że tak. A czy to są ważne momenty? Super ważne. Dlatego, że jeżeli na początku stanie się coś takiego, że jesteś zainteresowany, że cię wciągnie, to potem podążasz za tym nauczycielem, czekasz, co będzie dalej, jesteś zainteresowany, masz poziom energii, który na to pozwoli. Jeśli na końcu wydarzy się coś takiego, że zapamiętasz, że ten nawias lekcji się domknie, no to znowu masz pewną całość. Ktoś powie, ale banały. Banały? To pomyślcie Państwo, jak ja myślę o swoich nauczycielach, to ja mam kilku takich, którzy robili dobre początki lekcji, inne niż podanie tematu lekcji. Ja sobie to uzmysłowiłem jakieś 10 lat temu mniej więcej, że ja sam jestem w tym bardzo słaby i zacząłem kolekcjonować początki lekcji. Czyli takie różne rozwiązania, które można zrobić na początku, które aktywują uwagę uczniów, które często uwagę, która się ciągnie przez całą lekcję. Zobaczcie Państwo przykład z takimi naklejkami. Taka prosta rzecz to są te takie karteczki, przypominajki. Jak to wykorzystać? To pomyślcie Państwo, jeżeli ja na przerwie przed moją lekcją, nieważne czy to będzie klasa młodsza, czy to będzie klasa starsza, to mogę dostosować. Wezmę na kartkach, na przykład napiszę jakieś, dobra, najprostsze słówka po polsku, które będą dzisiaj na lekcji. I podkleję te kartki każdemu uczniowi pod krzesło. I na początku lekcji powiem, słuchajcie, dzisiaj będzie dużo słówek na lekcji, ale każdy z Was ma swoje słówko po polsku, które musi odnaleźć, a ono jest pod krzesłem podklejone. To bardzo często się okaże, że czy to będzie klasa pierwsza szkoły podstawowej, czy 7, to uczniowie będą bardzo zdziwieni i z wielką radością sięgną pod te krzesła. Ale co się dzieje z uczniem, który ma swoje słówko? On uważa, bo on czeka, kiedy to słówko będzie. Dlaczego? Bo ja na końcu lekcji zapytam uczniów, czy znaleźli to słówko i wiedzą, jak ono brzmi. I wtedy wszyscy są. Po pierwsze mają satysfakcję, są ciekawi, czy kolega znalazł. Po trzecie domkną mi się te wszystkie słówka, które były. O, jak bardzo można się zdziwić, jakby się prowadzi lekcję i sprawdzić wiedzę uczniów zaraz po tej lekcji i nikt nic nie pamięta, czy to było 5 minut temu, tak? To jest jeden ze sposobów, jeden tylko przykładowy, żeby tego nie zrobić. A gdzie tu jest to indywidualizacja? A na przykład taka, że jak wiem, że mam słabego ucznia, to ja wiem, co mu podklejam. Ja mu mam podkleić coś takiego, że on odniesie sukces, a nie, że odniesie porażkę. Tak? Czyli ja wiem, komu co podklejam, bo wiem, kto gdzie siedzi. Znaczy wiem albo nie wiem. Jak wiem, to dobrze, bo tą metodę wtedy dostosowuję, żeby ona miała jakikolwiek sens. To jest jeden przykład. A podać Państwu drugi? Drugi przykład to jest na koniec lekcji. Jak mam czasami słabą klasę, nie uważają, ja ich upominam, oni nie mogą, przeszkadzają, a ja ich znowu upominam i tak dalej. A zróbmy takie coś, jest zabawne dla uczniów w różnym wieku. Ja robiłem w gimnazjum, a stańmy przy drzwiach i powiedzmy, wiesz co jest przepustką dzisiaj wyjścia z klasy? Ja Ci zadam jedno proste pytanie z tego, co było na lekcji. Znasz odpowiedź, wychodzisz, nie? Na koniec kolejki.
to trzeba zrobić zabawnie, to trzeba zrobić na luzie, ale to działa i u młodszych dzieci. Często jest tak, że słabszy uczeń, który ma trudności, wyleci od razu, a lepszy uczeń dwa razy wróci w kolejce. Jest to satysfakcja dla tego słabego? Jest i pewien rodzaj radości. Tego się nie robi złośliwie, ale czego to uczy uczniów? Uważaj zawsze na lekcji, bo nigdy nie wiesz, kiedy znowu będziesz miał problemy z wyjściem z sali. Tak? Więc jakby pokazuję tylko przykłady. Dwa, proste, nie? Na początek lekcji i na koniec lekcji. A jak mamy w swojej torbie takich 50 rozwiązań, to jest nam łatwiej uczyć w różnych środowiskach czy trudniej? No to jest oczywista odpowiedź na to pytanie. Natomiast pokazuję, jakie to ważne. Pozwólcie Państwo, jak tu się liczą szczegóły. Jak tu się liczą małe rzeczy. W ogóle chcę Państwu powiedzieć, że jak się czasami pyta ludzi, co pamiętają jakiegoś nauczyciela, z którym pracowali, to oni opowiadają o jakichś drobnostkach. O takich rzeczach, co nauczycielowi często umykają. Tylko niestety te drobnostki często są i dobre, i złe. Czyli czasami ktoś wspomina jakiś incydent, jakąś niby drobnostkę, która bardzo traumatycznie na niego wpłynęła, a czasami jakąś drobnostkę w czymś bardzo pozytywnym. Na przykład wielu nauczycieli, których się pyta o te początki lekcji, jest w stanie przywołać czasami swojego nauczyciela sprzed 40 lat i opowiedzieć jakąś lekcję z jakiegoś przedmiotu, która miała miejsce 40 lat temu, ze szczegółami, co zrobił ten nauczyciel. Jak bardzo ważne są te początki lekcji, to nam mówi, kto by coś pamiętał po 40 latach, co by nie zrobiło wrażenia, tak? Co by nie miało gdzieś tam istotnej sprawy. Ostatnia rzecz na dzisiaj. Reagowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo. O, ciekawy temat, dla mnie bardzo pasjonujący. Uważam, że nigdy się tego nie nauczymy na dobrze, zawsze będziemy tu szukać. W ogóle to chyba jest taki zawód poszukiwacza, że jak wywalimy z siebie poszukiwanie, a już siądziemy na tym tronie takiego mistrza, który wszystko umie, to zawsze się wyłożymy na tym i zawsze gdzieś się poślizgniemy na tej sytuacji. Ale chciałbym Państwu powiedzieć w zasadzie schodów. Co to jest? To jest coś takiego, że my często robimy więcej niż potrzeba w trudnych zachowaniach. Kilka miesięcy temu prowadziłem w takiej nieznanej mi piątej klasie zajęcia podstawowej szkoły. No to małe dzieci, nie? To stosunkowo małe, nie najmniejsze. I jak tylko pani, która mnie wprowadzała do tej klasy, gdzie mnie dzieci nie znała i mnie przedstawiła, wyszła, to dziewczynka, która siedziała zaraz przede mną w ławce, ja siedziałem przy biurku, wywaliła nogi na krzesło. Dość brutalnie i się rozglądnęła, czy pani nie ma, i mówi, o, nieznany pan, na zasadzie takiego odruchu zrobienia takiego numeru. Tak zrobiła to dość pokazowo, nie? Czyli no, złe zachowanie, nie? No bo jak siedzi taka dziewczynka z wywalonymi nogami, pokazuje podeszwy, no to większość osób by to odebrała, że coś jest nie tak. Ja zawsze zadaję pytanie, zadawałem dużym grupom praktyków, nauczycieli, ja powiem, co zrobiłem za chwilę, dobra? Ale zadawałem pytanie, słuchajcie, co byście zrobili, jakby wam tak dziewczynka nieznana w pierwszej, w nowej klasie wywaliła nogi? I odpowiedzi są często bardzo różne, ale z wysokich schodów. Co to znaczy? Że ludzie proponują takie mocne zachowania. Na przykład ktoś mówi, powiedziałbym jej, że ma brzydkie buty, ktoś mówi, tak? A ktoś inny mówi, tak samo bym się rozwalił, bym jej pokazał, jak to jest, obok niej bym też tak się rozwalił z butami. Ktoś inny by powiedział, chyba to tak się nie robi w klasie i tak dalej. A wiecie Państwo, co było skuteczne? Że często jak się zada to pytanie nawet 100 osobom, to nikt nie odpowiada, a skuteczne było coś takiego, co jest dla mnie odruchem, bo ja zawsze próbuję zrobić najmniejszą rzecz możliwą, że ja się wychyliłem zza biurka, spojrzałem na te buty i głupią minę zrobiłem, taką. I ta głupia mina spowodowała, że te buty zjechały i to był koniec tematu. Łatwe? Łatwe to jest, tak z technicznego punktu widzenia. Natomiast na szybko często się nie sięgnie po tą najmniejszą rzecz, tylko sięgnie się po coś mocniejszego, po coś, co jest dużo wyżej. Albo na przykład mamy ucznia, który ciągle gada, nie? Taki, co ma trudności. Jak zostanę z nim po lekcji, u tym młodszym mówię, bardzo skuteczna rzecz, metoda umówienia się na gest i powiem, słuchaj, wiesz co, jak ja widzę nową klasę, to nową zespół, nowych uczniów, to jestem was ciekawy i dzisiaj ci coś ważnego muszę powiedzieć. Słuchaj, ja widzę, że ty tak, jak uważasz, to ci dobrze idzie, ale wiesz, zdarza ci się przeszkadzać, od następnej lekcji umówimy się na szyfr, który będę tylko znać ty i ja. Jak ja zobaczę, że gadasz, to ja ci dam znak tym szyfrem, nikt w klasie nie będzie wiedział. I dziecko, które ma trudności z tym powstrzymaniem się, dla niego to jest ważne. Nauczyciel to robi bez udziału innych uczniów i tak dalej. Jaki szyfr? A na przykład, że położę rękę na ławce przechodząc i w momencie jak, i powiem to wtedy, jak ja kładę ci rękę na ławce, to jest ten znak. Teraz uważaj, teraz się skoncentruj. I nagle się okazuje, ja mam takie doświadczenia i wielu nauczycieli, którym to pokazałem, że to działa lepiej niż stawienie 15 uwag. Dlaczego? Jest porozumienie z tym uczniem. Ten uczeń nie ma konfliktu z nauczycielem. Bardzo często, nie zawsze, życie takie nie jeżdży zawsze, ale bardzo często podchwytuje ten kontakt, udaje mu się to, zaczyna to być skuteczne i zapobiega się dużo poważniejszym problemom. Kiedy? Kiedy zna się taki prosty sposób. A wbrew pozorom nie jest on jakoś bardzo rozpowszechniony. Nie mówię, że nikt z nas oglądających dzisiaj go nie zna, ale pokazuje, że jest to ważne.
Wreszcie rozumienie wpływu grupy. Zobaczcie Państwo, te zachowania uczniów starszych, tak, którzy robią różne rzeczy, kiedy nauczyciel im zwróci uwagę, oni jeszcze gorzej, albo coś odpowiedzą głupiego i tak dalej. Wiecie Państwo, co czasami działa? Czasami działa coś takiego, że się na przykład powie uczniowi coś kompletnie gdzieś na boku. Na przykład ja nawet robiłem tak w gimnazjum. Podchodziłem i mówiłem, wiesz co, tobie się zdarza to i to robić na lekcji. Mi tak głupio jest przy wszystkich do ciebie gadać. Mam prośbę, ja ci powiem teraz, ale weź na to zwróć uwagę i tak miej wyczucie. Pamiętaj na lekcji, tak spójrz na mnie, jak ja tylko tak się skrzywię, to między nami będziemy się rozumieć, o co chodzi. Bo nawet mi jest głupio przy innych uczniach, tobie jest głupio, jak ja ci tak zwracam uwagę. I to bardzo często działało, taka prosta rzecz. Takie przesunięcie porozumienia z tym uczniem na gdzie indziej. Czyli na przykład, proszę zobaczyć, znowu mała rzecz potrafi zadziałać. Tam, gdzie punkty nie działają, grożenie, czymś nie działa, zła ocena, z przedmiotu nie działa, to działają często rzeczy bardzo proste, ale takie bardzo proste, na które no, czasami trudno wpaść, a czasami mamy jakieś blokady, żeby je wykonać, żeby zadziałać. No, powiem Państwu tak. Ostatni temat, bardzo długi powinien być, ale ja powiem o nim tylko krótko. My możemy zaszkodzić. My możemy zaszkodzić i o tym najrzadziej mówimy w naszym gronie nauczycielskim. Zobaczcie Państwo, Antonina Górycka, taka już zmarła profesor psychologii wychowawczej, napisała taką książkę Błąd wychowawczy. I tak naprawdę niektórzy o tym później pisali, ale mało jest takich książek, nie? Pomyślcie Państwo, ile macie książek nauczycielskich, czy z psychologii wychowania, z psychologii nauczania, gdzie się dużo mówi o błędach, o złych rzeczach, o złych pomysłach, o rzeczach, które nie działają. Powinniśmy też być na to czuli. Czuli na sytuacje, w których możemy zaszkodzić jako nauczyciele. Przed jedną z takich moich ulubionych przykładów jest taki przykład, szczególnie w młodszych klasach w przedszkolu czy w klasach 1-3, cudownej tablicy ze słoneczkami uśmiechniętymi, tak jak się zachowujesz danego dnia. Ktoś powie, piękna metoda uczy dzieci zachowania. Tak, na pewno? Dziecko w tym wieku nie rozumie, że to pani go oceniła tylko dzisiaj, tylko rozumie globalnie. Wszyscy mieli sukces, ja nie miałem sukcesu. Wszystkim się udało, mi się nie udało, tak? Inni w klasie patrzą i mówią, o, wszyscy mają słoneczka, a ten jeden ma chmurkę. Nie będę się z nim bawił, nie podejmę z nim zabawy. I bardzo często to dziecko się utrwala i ta metoda częściej stygmatyzuje niż pomaga. Nie mówię, że zawsze, bo czasami mądry nauczyciel próbuje coś z tej metody zrobić. Natomiast co jest dużo lepszych metod, na przykład metoda słoja z makaronem, którą można znaleźć nawet w opisie materiałów, które można sobie ściągnąć ze strony Macmillana, które działają dużo lepiej. Że czasami powinniśmy się też przyjrzeć, czy czasami nie robimy rzeczy, które szkodzą. Znaczy, powiem tak, każdy z nas robi i zrobił. Dobrze, jakbyśmy się zorientowali, że robimy. Bo wtedy jesteśmy w stanie przestać robić, czy nie robić. Czasami właśnie działają bardzo małe rzeczy. Muszę Państwu powiedzieć, że ja wielokrotnie mam takie doświadczenia, że tam, gdzie nie działały bardzo skomplikowane rozwiązania, działało coś prostego, na przykład właśnie porozumienie z uczniem, czy porozmawianie z nim gdzieś na boku. Takie rzeczy bym powiedział, ktoś powie, postawmy to na półce z banałami. Tylko banałami, które często właśnie nie są wprowadzane w życie i na których często się poślizgniemy. Co na koniec? No właśnie. Ten problem, że tylko zaznaczyliśmy parę elementów i dla mnie trudny, tak, no bo jakbyśmy się spotkali tutaj na 20 godzin, to też mógłbym gadać o tym i o każdej z tych nawet metod, co dzisiaj powiedziałem, powiedziałbym dużo więcej. Natomiast myślę, że naprawdę przypominajmy sobie to ciągle, wracajmy do takich podstaw. Dlaczego? Dlatego, że na tym zawsze będzie stała praca nauczyciela. Nie na nowinkach, nie na metodach, nie na nowej podstawie programowej, nie na jakiejś modnej metodzie nauczania. Tak jak ktoś teraz mówi, wprowadź multimedialne rozwiązania, będzie pięknie. Naprawdę? To nie multimedialne rozwiązania uczą tylko my. I bardzo często to będzie gorzej, a nie będzie lepiej, jak nie będzie naszej w tym mądrości. Więc wracajmy ciągle do tego, o co tu naprawdę chodzi w tej pracy, bo często to zostaną te rzeczy wychowawcze. Powiem Państwu na koniec, spotkałem takiego nauczyciela obecnego gimnazjum, tak? Za chwilę to był nauczycielem szkoły podstawowej, który mówi, dla mnie najważniejsza rzecz w życiu, najważniejszy sukces nauczycielski. Dostałem niedawno maila od uczennicy, co 10 lat temu skończyła gimnazjum. I ona napisała, wie Pan co? Pamięta Pan moją sytuację, ja miałam rodzinę taką rozwalającą się, złą i tak dalej. Muszę Panu powiedzieć, w przeciwieństwie do wielu uczniów nie mogę się pochwalić studiami, świetną pracą, ale muszę Panu powiedzieć, że 10 lat temu Pana lekcje były jedynym miejscem na świecie, gdzie się czułam bezpiecznie. I on mówi, przechowuję to jako najważniejszy dowód mojej pracy jako nauczyciela. Czasami to zostanie po nas, po wielu latach i to będzie dużo ważniejsze. Albo, że ktoś wybrał dany kierunek studiów i ilu ludzi? 80% nauczycieli na English Teaching Market podniosło rękę i powiedziało, poszedłem na anglistykę, bo spotkałem kiedyś nauczyciela, co mogę z imienia i nazwiska wymienić, który to spowodował, że akurat wybrałem ten kierunek.
Chcę powiedzieć, że zawsze będziemy szukać. Ci uczniowie będą się zmieniali. Ja już na przykład mam poczucie, że wiem dość dużo, ale i tak się wykładam na niektórych sytuacjach i szukam. Jak nie to, to coś innego wyciągam z pęku kluczy, a może muszę dołożyć jakiś klucz do pęku kluczy. Zawsze będziemy szukać, ale dopóki szukamy, będziemy dobrymi nauczycielami. Ostatnia rzecz. Praca nauczycielska to jest też znajomość siebie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jest wiele osób, które na przykład dopiero jak się z nimi rozmawia, to sobie uzmysławiają, że odcinają relacje z trudnym uczniem. Wcześniej ktoś nie wiedział, mówi, no tak, rzeczywiście, ja z nim mniej rozmawiam. Rzeczywiście, ja z nim mam tylko negatywne jakieś spięcia. Właśnie zawsze się mówi, poznaj samego siebie. To jest w pracy nauczyciela jedna z najważniejszych rzeczy. No mówię, pigułka pewna, ale z mojego punktu widzenia ważna dla mnie. Ja sobie to lubię powiedzieć dla siebie ciągle, powtórzyć te rzeczy. Mam nadzieję, że część przynajmniej z Państwa, nawet tych najbardziej doświadczonych, też stwierdziła, że warto, żebyśmy sobie wracali do tych korzeni i ciągle pewne rzeczy przygotowywali. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za Państwa udział w tym naszym spotkaniu i za wysłuchanie naszych dwóch dzisiejszych prezentacji. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję w naszym imieniu za uwagę. Nie mogę się powstrzymać od dwóch komentarzy. Pierwszy jest taki, że tutaj cytując, podstawa podstawą, ale u podstaw każdej podstawy programowej leży nasza praca wychowawcza. No i poza tym już całkiem osobisty komentarz, że czuję się jutro taka dobrze wyposażona na swoją własną osobistą pracę z czwartą C. Tyle ode mnie na temat pracy wychowawczej, tego o czym mówił pan profesor. Na koniec jeszcze raz chciałam przypomnieć o certyfikatach, które już w tym momencie powinny być do wgenerowania z naszej strony internetowej. Zapraszam jeszcze raz na otwarte szkolenia w marcu. Wtedy, tak jak mówiłam, będziemy nową podstawę programową rozkładać na części pierwsze, a pytania, które się pojawiły na czacie w trakcie dzisiejszej konferencji, zbierzemy i obiecujemy załączyć na stronie internetowej wraz z odpowiedziami. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w dzisiejszej konferencji.